Cześć witajcie. Z tej strony Marcin Ziński. W dzisiejszym odcinku postaram się wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto używać odpegów, czy jednak rawów. Nie jeden raz dostałem od was pytanie, czy warto używać rawów, czy one są w ogóle potrzebne, czy widać jakąkolwiek różnicę. No i postanowiłem, że nagram Wam, w zasadzie obiecałem też podczas jednego z live'ów, że nagram Wam odcinek, w którym przedstawię różnicę i pokażę Wam, że jednak warto używać RAW'ów. Co to jest JPEG? Chyba każdy wie. To jest format plików graficznych i jest on przede wszystkim stratny. Natomiast RAW jest to tak naprawdę surowy zapis danych, jest to surowy plik z naszej matrycy, który zawiera naprawdę dużo więcej informacji niż JPEG, jest przede wszystkim bezstratny. Zapisując zdjęcia w rawie, możemy zrobić naprawdę dużo więcej niż na jpeg Aby pokazać wam tą różnicę, wybrałem swoje trzy zdjęcia, które są niezbytnio udane, jeżeli chodzi o ekspozycję, czyli są albo za ciemne, albo przepalone. Te zdjęcia to piękna kobieta, ksiądz oraz piekielny ogień. Więc dla każdego coś miłego. Przeskakujemy teraz do Capture One i tam wam pokażę te różnice. Okej, okay, jesteśmy. Na początek zdjęcie z Jennifer. Te zdjęcie oczywiście nie przeszło ze względu na. No, Przede wszystkim skopaną ekspozycję, niestety nie doświetliłem tej fotki. I zaczniemy od tego, że pokażę Wam, jak byśmy mogli rozjaśnić tego Outpega i później to samo zrobimy z Rawem, który również mam. Ja bardzo lubię zaczynać od Shadows, więc spokojnie możemy sobie pociągnąć Shadows nawet na maksa, no niestety to zdjęcie jest tak mocno ciemne. Dalej lecimy z ekspozycją, żeby to zdjęcie chociaż stało się mniej więcej takie, jak być powinno. OK. Otrzymaliśmy coś takiego. Oczywiście tutaj na twarzy mamy przepalanie, więc to przepalanie staramy się zdjąć. Zdjęliśmy trochę przepalania, możemy nawet jeszcze trochę white. I mniej więcej to zdjęcie jest naświetlone jak Jakbyśmy chcieli, nie? Powiedzmy. I teraz to samo zrobimy z rawem, aczkolwiek już możemy spojrzeć, że tutaj dzieje się coś bardzo, bardzo dziwnego, tak? Mamy tutaj jakieś dziwne przejścia i wygląda to naprawdę fatalnie, więc no nie jest to ciekawe. Możemy to samo zobaczyć tutaj robią nam się takie po prostu plamy. Oczywiście nie zwracamy uwagi na szum, no ponieważ przy takim podciągnięciu zdjęć no to na pewno to będzie wyglądało fatalnie. I teraz zrobimy to samo z Rawem, czyli tam załóżmy Shadowsy, wyciągamy w górę, bierzemy ekspozycję odpowiednio i Highlights sobie ściągamy, trochę Whites, tak? Zobaczcie teraz różnicę. Oczywiście pomijam kontrast i tak dalej, bo to wszystko można wyciągnąć, ale Spójrzcie tutaj, spójrzcie tutaj, co nam się pojawiły za dziwne plamy. Tutaj natomiast tego nie mamy. Tak samo przejdźmy na tą nogę. Eee, mamy tutaj, no troszeczkę nawet, chociaż nie, to jest to jakby naturalne, ale zobaczmy, co się tu wydarzyło. Dosłownie różowa plama. Tutaj tego w taki sposób, aż nie mamy. Więc już widać na, 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 na dzień dobry tak naprawdę, że jest duża różnica. Spójrzmy jeszcze tutaj, jakie to przejście jest dziwne, jak tu jest łagodne. Oczywiście cały czas nie mówię o szumie. To jest bardzo mocno wyciągnięte zdjęcie. Ale z JPG już nam pojawiają się artefakty, więc tutaj widać, że tracimy dużo, dużo rzeczy, choćby nawet spójrzmy tutaj praktycznie... Mam ekspozycję na maksa wyciągniętą w tym odpegów u W Shadowsach też mam wyciągniętą i tyle udało mi się zyskać informacji. Jeżeli wezmę tutaj na rawa, widzimy, że możemy tak naprawdę jeszcze dużo bardziej rozjaśnić. Oczywiście, no to już jest bardzo przesadzone, ale możemy otrzymać dużo jaśniejsze zdjęcie niż. Na JPG-u i zyskujemy też dużo więcej informacji. Widzimy tutaj cały tył. Tutaj tego tyłu nie widać. Więc e, to jest pierwsza z rzeczy, która jest najważniejsza? Przede wszystkim mamy więcej informacji i dzieje się mniej dziwnych artefaktów, przede wszystkim w rawie. I to jest bardzo mocno wyciągnięte zdjęcie. Ale pamiętajmy, że takie rzeczy będą nawet przy małych zmianach, no po prostu miały znaczenie ze względu na jakość naszego zdjęcia, które później otrzymamy. Więc już tutaj widzimy dużą różnicę. I teraz jedna z ważniejszych rzeczy, dla mnie przynajmniej, chciałbym zmienić balans bieli. Zobaczcie. Co? Zrobiłem to zdjęcie. Chciałbym zrobić to zdjęcie cieplejsze. Zobaczcie, jaki mam zakres. Od takiego przez takie. Dziwne tutaj się rzeczy pojawiły okropnie. Zobaczcie, to jest no, no niesamowicie niesamowicie dziwne rzeczy. Wyszły tutaj na artefakty. Natomiast praktycznie tutaj ten balans bieli nie działa, a w rawie. Możemy dowolnie zmieniać. I zobaczcie, chcę mieć cieplejsze zdjęcie. Mam cieplejsze zdjęcie. Widzicie różnicę? Spójrzcie, co się wydarzyło tutaj. No to jest tragedia. Te przejścia tutaj dziwne kolory tutaj. No to jest niesamowite. A tutaj cały czas mamy to zdjęcie naturalne. Ten balans bieli mogę sobie podciągać jak tylko chcę, jest on jak najbardziej naturalny. Chcę osiągnąć coś takiego, nie osiągnę z JPG tego absolutnie. Dzięki temu widzimy tak naprawdę, no, no nie trzeba mówić. Y przewagę RAWów nad JPEG-ami. W JPEG-ach naprawdę nie mamy e, dużo informacji, to jest nie dość, że e, stratny format, no to tracimy całe informacje, które są sczytywane z naszej matrycy. Jakbym mógł porównać, to jest tak, jakbyśmy mieli, nie wiem, e, JPEG to jest zdjęcie z Instaxa, nie wiem, z Polaroida, które jest już wywołane, natomiast RAW to jest Czysty negatyw, którym, z którym możemy tak naprawdę zrobić wszystko i wywołać na przeróżne sposoby. I to samo jest tutaj. JPEG to już jest wywołane zdjęcie, a RAF to jest zdjęcie, które tak naprawdę my dopiero wywołujemy. I z tego możemy zrobić JPEGA. Dobra, przeskakujemy do drugiego zdjęcia. Teraz obiecany ksiądz. Nie jestem typowym ślubniakiem, nie zajmuję się ślubami, ale zdarzyło mi się ich kilka robić. To jest właśnie zdjęcie z jednego ze ślubów. Zdjęcie, jak widzimy, jest tutaj. Bardzo ciemne. Mamy tutaj na szacie dość jasne elementy. Tutaj mamy praktycznie ciemne plamy. Czy coś da nam się z tego wyciągnąć? No zobaczymy. Próbujemy zatem. Więc Shadows na maksa, tak jak chciałem. Więc już tutaj fajnie nam się trochę rzeczy pojawiło. Ekspozycję wyciągamy. Ok, podciągnę tak naprawdę dużo mocniej, abyśmy zobaczyli co nam się dzieje właśnie w cieniach, gdzie tracimy mnóstwo informacji. Tutaj nam się teraz przepalił, możemy pokazać. Tak, widzimy tutaj przepalone, przepaloną szatę, tutaj widzimy na świecach. I co możemy z tym zrobić? Oczywiście highlight sami zjechać, da radę, i nawet coś tam sobie odzyskaliśmy. Możemy sobie o black. Tutaj nam się pojawiają szczegóły, mamy powyciągane. Ok. Spójrzmy na dzień dobry, co nam się pojawiło. Tutaj jakaś, znów, już przedziwna plama. I chociaż jeszcze nie macie porównania, ale spójrzcie na ten dywan, który też jest czerwoną plamą. Zróbmy teraz podobną rzecz z rałem. I zobaczcie. Wyciągamy sobie shadowsy. wyciągamy sobie ekspozycję, schodzimy z highlightsami, tak. I podciągamy jeszcze black. No, przesadziłem tu trochę z ekspozycją. Ok, To jest nawet za mocno. Trochę zmniejszę, żeby mniej więcej było to samo. No, nawet tego nie da się porównać. Ale widzimy już różnicę. Spójrzcie tutaj. Tutaj było jakieś przebarwienie, ale co się z nim tu stało? Jest poszarpane. Wygląda po prostu jakby ktoś pomazał, nie wiem, jakimś pędzlem. W Photoshopie dziwacznie to zrobił, a tutaj jest to bardzo naturalne. Spójrzmy, jak tu mamy przepalone, a tutaj uzyskaliśmy te informacje, więc mamy dużo więcej informacji. Można podejrzeć tutaj, spójrzcie, tutaj jakie mamy plamy. Tutaj jest wszystko bardzo naturalne, więc to jest rzecz, teraz najfajniejsza. Spójrzcie na dywan. No, to jest przede wszystkim bardzo, bardzo duża zmiana. Zobaczcie, ile straciliśmy informacji. Na pewno bardzo mocno został skompresowane te czerwienie, ten dywan w tym JPEG-u, i przez to nie mieliśmy w ogóle żadnych informacji o nim. I zobaczcie, tutaj jak jest wyciągnięte, a tutaj. Tu mamy jedną zlaną czerwoną plamę. Tutaj mamy naprawdę dużo, dużo informacji. No, to jest jak pomalowane. Więc. No, tutaj widać zdecydowanie, jak dużo tracimy używając jpeg podczas obróbki. Więc no chyba tutaj nie trzeba za dużo mówić, bo sami widzimy tą różnicę. Ale jeszcze byśmy chcieli oczywiście zmienić e, balans bieli, o którym mówiłem. To co, zrobimy znów ciepły jakiś? No i zobaczcie coś tak. Jak zrobić z tego ciepły? Nie, bardzo nie. A czy możemy coś zrobić tutaj? Oczywiście, że możemy. Aż w taki sposób, ale możemy ocieplić to zdjęcie. Zobaczcie, co tu nam się dzieje. Na plamy. Tutaj, jakie mamy plamy. Tutaj, jakie mamy plamy. Tutaj jest wszystko ok. Chcemy zrobić chłodne, bardzo chłodne. Ok. Tutaj. Zobaczcie, nawet nic więcej nie zrobimy z tym zdjęciem. Jak dużo tracimy, jak dużo artefaktów nam się pojawia. Więc no tutaj tak naprawdę nie trzeba znowu już za dużo mówić. Przechodzimy do no, ostatniego zdjęcia. Ostatnie zdjęcie. Piekielnogi. No to jest, to jest zdjęcie zrobione w spalarni. Bardzo nowoczesnej, fajnej spalarni śmieci w Szczecinie. Nowoczesnej, którą miałam okazję zwiedzić. E, dokładnie. I no tutaj... Jak widzimy, bardzo mocno przepalona fotka. Mamy ogień. Dobra. No i co? Czy coś z tego się da uratować? Zrobiliśmy takie zdjęcie. No co? No przede wszystkim highlightsy chcemy ściągnąć. Przepalone jest. O, widzimy. Kliknąłem, więc mamy jedną wielką przepaloną plamę. No i chlas, highlightsy. No i co, coś tam nie bardzo, nie? White ściągniemy. No, tyle co tam. No, no tyle osiągnęliśmy. A teraz, czy coś się z tego da wyciągnąć? <noise> wow. Wow. Czy widzicie różnicę? No, chyba nie muszę nic mówić. To jest jpeg. To jest traf. To było z przepalonej fotki. Z przepalonej fotki mogliśmy osiągnąć coś takiego i wyciągnąć takie szczegóły. Z jpega już nic nie wyciągniemy, niestety tutaj nie ma żadnych informacji, mamy o szarą plamę, koniec, pozamiatane, no nic z tego nie będzie. A z Rafa możemy osiągnąć coś takiego, w ogóle nie ma co porównywać w tym momencie i odpęga z rawem, no bo sami widzicie. Oczywiście na koniec jeszcze zmienimy sobie balans bieli, co by nie było, chociaż tutaj za bardzo nie ma co z tym robić, możemy nie wiem, próbować ocieplić. Nie wiem, o, oziębić. Dobra, ociepliliśmy na maksa. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy też wpływ. Zobaczcie, możemy zrobić większe piekiełko. No, tutaj jak widzimy, nic się z tym nie da zrobić. Oczywiście możemy też zrobić dość mocno zimny ogień. Ciekawy efekt, nawet osiągnąć swoją drogą. No, nawet. Saturację podbić. Wyszły nam ciekawe rzeczy. No niestety tutaj takiego czegoś nie osiągniemy. O, choćbyśmy chcieli. Też podpiję saturację. Brawo. Mamy, ma, mamy porównanie. Chyba nie muszę tutaj nic więcej mówić. To byłoby na tyle. Nie trzeba więcej pokazywać. Myślę, że spokojnie e, pokazałem Wam jak dużo tracimy używając jpegów. Zatem po co są jpegi? Czemu nie ma tylko raw i czemu one zostały wprowadzone do aparatów i były używane? No to jest prosta rzecz. Tak naprawdę kiedyś e, mieliśmy bardzo małe karty pamięci. Zdjęcia w RAWach za, no zajmują dużo więcej. Jest to jeden e, z minusów, jeżeli chodzi o raw czyli zajmuje dużo miejsca. E, jeżeli mamy bardzo małe karty pamięci, no to po prostu zrobimy mniej zdjęć, ponieważ jpeg nam się zmieści dużo, dużo więcej. Ale te czasy się zmieniły całkowicie. Mamy teraz przeogromne karty pamięci i przeszybkie. A dlaczego to jest ważne? Ponieważ fotografowie sportowi, którzy robią z maksymalną ilością klatek, fotografowie, którzy są reporterami i, i, i również strzelają tych zdjęć mnóstwo, potrzebują naprawdę zapisu ciągłego tak naprawdę tych zdjęć, oraz żeby było ich maksymalnie dużo, oni nie chcą patrzeć, nie chcą wymieniać kart, bo to muszą przesyłać te rzeczy szybciutko i tak dalej, i tak dalej. To miało wpływ i rzeczywiście miało takie uzasadnienie, że po prostu JPG były w tym momencie wygodniejsze, ale te czasy się zmieniły. Karty są ogromne, karty są na tyle szybkie, że spokojnie sobie zaczynają radzić, z najwyższymi jakościami, przy ogromnych matrycach, rawów i zapisują to w naprawdę świetnym tempie. Spójrzmy, co robią najnowsze aparaty. Poza tym, miejsce na dysku, naprawdę. Też nie ma co porównywać do czegoś, co było 10 lat temu, gdzie dyski były po prostu dużo, dużo, dużo mniejsze i naprawdę musieliśmy się zastanawiać nad tym, czy starczy nam miejsca. W tym momencie nie musimy się specjalnie przejmować, spokojnie możemy zmieścić te rawy. Co jeszcze może być problemem przy używaniu rawów? No, może to, że jeżeli robimy aparatem, który ma bardzo dużą rozdzielczość. To terawy nie dość, że dużo ważą, to później mogą być, przez to oczywiście, że dużo ważą i że to jest ogromna rozdzielczość, mogą być trudniejsze troszkę w obróbce z powodu po prostu komputerów, podzespołów. A mianowicie, jeżeli mam bardzo słaby komputer, mogą one być, na pewno będą gorzej się obrabiały niż JPEGi. Podsumowując, według mnie nie ma się nad czym zastanawiać. Używajmy rawów, jeżeli chcemy JPG-ów. Na przykład możemy używać je jako backup, jeżeli mamy dwa sloty karty pamięci. Na jednej karcie zapisywać rawy, na drugiej JPEG, i w razie czego, ale też nie widzę żadnego problemu, jeżeli mamy dwie takie same karty, żebyśmy zapisywali rawy tu i tu. No, nie ma to tak naprawdę żadnego sensu w tym momencie, żeby zapisać JPEG. i Oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą, że nie obrabiają zdjęć, że im niepotrzebne są RAWy, że są mniejsze, zajmują mniej miejsca, szybciej się zapisują i okej, okay. oczywiście, że jeżeli ktoś zupełnie nie bawi się zdjęciami, zupełnie nie bawi się obróbką, nie zależy mu na jakiejś super ekstra jakości, to spokojnie może robić w jpeg -ach. Ja natomiast uważam, że no, powinniśmy przejść na RAWy, i również myślę, że tym co pokazałem, no to wyjaśniło tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o porównanie jakości tego, co możemy zrobić, tego, co otrzymujemy w porównaniu rawów z jodkami. To byłoby na tyle. Ja dziękuję wam bardzo za oglądnięcie tego materiału, jeżeli wytrzymaliście do końca. Ja zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapek w górę, albo łapek w dół, jak wam się nie podoba, co by troszkę podkarmić algorytmy YouTube'a oraz do dołączenia do moich patronów, jak będzie nas coraz więcej, będę mógł robić coraz fajniejsze i coraz więcej materiałów na kanale. No i przede wszystkim zapraszam was do komentowania i dajcie znać, czego wy używacie i dlaczego. Może macie jakieś Ciekawe spostrzeżenia na ten temat. Czy wolicie rawy, czy odpegi? I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!